Posiadamy innowacyjne rozwiązanie w skali światowej, które rozwiązuje problem papierowych pozwoleń na pracę na zakładach przemysłowych. My zastępujemy je e-pozwoleniami. Przy okazji nasz system, nasza sieć iBeacon, czyli sieć urządzeń tak wyglądających, rozwiązuje problem związany z geolokalizacją ludzi i sprzętu na zakładach przemysłowych. Nasza firma zajmuje się wdrożeniem usługi Innerweb od A do Z. Przyjeżdżamy, instalujemy urządzenia iBeacon, nie musimy zatrzymywać procesu produkcyjnego. A gdy już zakończymy, to jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie pracownicy, w których miejscach prowadzą pracę, gdzie się znajdują, jak znaleźć sprzęt, znaleźć ludzi. Mamy to wszystko na wyciągnięcie ręki. Dostępne z telefonu w każdej chwili, w dowolnym miejscu i czasie, gdziekolwiek byśmy nie byli na świecie. Eliminacja, zastąpienie starego procesu pozwoleń na pracę i zastąpienie go e-pozwoleniami generuje znaczne redukcje kosztów w zakładzie. Projekty B plus R, które wymagają rozliczenia czasu pracy przy projektach prototypowych, przy projektach nowych, które Wasza firma może sobie odliczyć od podatku dochodowego, może być również rozliczona i zsumowana przez nasz system. Największą zaletą naszego systemu już pod kątem bezpieczeństwa zakładu, bezpieczeństwa ludzi na nim się znajdujących jest to, iż posiadamy system przedpożarowy. Polega to na tym, że pracownik, który w danej lokalizacji, jakaś firma, która prowadzi pracę z ogniem, to nasz system monitoruje to miejsce pracy bardzo dokładnie i jeżeli ta załoga, która wykonuje tę pracę się rozejdzie, oddali, to w tym momencie jest uruchomiony alarm, który informuje brygadzistę, kierownika i inne osoby w pobliżu, ażeby sprawdziły, czy to miejsce rzeczywiście jest aktualnie bezpieczne. Jak wiemy, wszystkie prace z ogniem powinny być w 100% wykonywane w obecności ludzi, którzy stanowią dozór w tym miejscu. Dzięki Innerweb Wasz zakład pracy zamieni się w Smart Factory, ponieważ jesteśmy najsilniejszym przedstawicielem internetu rzeczy na rynku z naszym nietypowym w skali światowej rozwiązaniu z użyciem technologii iBeacon.